Cześć, witajcie. Dzisiaj dotarłem do Kamieńca Suskiego. Jest to miejscowość oddalona kilka kilometrów od miejsca mojego zamieszkania. Odbywać się dzisiaj tutaj będzie piknik historyczny pod nazwą Napoleon w Kamieńcu. Jest to impreza, która skupia w swoich szeregach rekonstruktorów z okresu napoleońskiego. Kamieniec Suski znany jest z tego, że Napoleon Bonaparte ze swoim wojskiem przebywał tutaj od 1 kwietnia 1807 roku do 30 czerwca 1807 roku. Rozmowy od 2 lat, żeby takie rzeczy działy się cyklicznie co roku. No i myślę, że poprzez zadowolenie tych wszystkich ludzi, którzy tu przyjeżdżają, będziemy gotowi na następny rok też wykonać to samo zadanie. Ładna klamra, oryginalna. Kopia mojej roboty według oryginału z Muzeum Wojska. Tylko tamta jest złota, bo złota jest blacha na ładownicy. A ta klamra jest też kopią? Też jest kopią, moja kopia. Orzeł jest oryginał w Muzeum Wojska. Zrobi wrażenie, z daleka nie sposób tego nie zauważyć. Wydaje się być oryginalną, bo ja ją noszę od prawie 20 lat. Podobnie jak i czapkę i prawie cały mundur, więc to już ma swoją historię. Niejedną bitwę zaliczyło. Od Hiszpanii po Borodino. I Waterloo też. Czyli... łącznie z upadkiem z konia i połamaną ręką. A, czyli też przygody były, nie? Od 20 lat jest pan rekonstruktorem, państwo? No, zawsze. Ja jestem od zawsze rekonstruktorem. Całe życie. Ale ten mundur noszę od 20 lat. 20 lat. Mundur to jest mundur... Jestem pułkownikiem pułku lansierów nadwiślańskich, czyli Los Infernos Picadores. Drugi polski pułk kawalerii, który działał w Hiszpanii. A teraz podejdziemy sobie na tyły pałacu w Kamieńcu, gdzie odbywa się rekonstrukcja bitwy. Inscenizacja bitwy wytyczki wojsk napoleońskich i to wszystko w pobliżu ruin pałacu w Kamieńcu. Jak słyszycie, walą armaty,
Chłopaki strzelają z broni. Uczucie, aż gęsia skórka idzie po ciele. Niesamowite widowisko. Kurde, pień! Spal! Ile mundur posiadał guzików? Dobrze, bym musiał ściągnąć i policzyć teraz. Już nie pamiętam. Z 20 kilka z tego co słyszałem, ale pamiętam z ubiegłorocznych. 7, 14, 16, 7, 3, 6, 19. 22. A jeszcze z tyłu? 19 z tyłu. Tu są i te są. Około 30 guzików, nie? O 34, jakoś tak by było. Pytam, bo ja jestem akurat detektorystą, często chodzę z wykrywaczem metali, natomiast tu mamy Eldorado, jeżeli chodzi o te guziki i zastanawiało mnie zawsze ilość występowania tych guzików, nie? Nasz kapitan na kapeluszu ma oryginalny guzik 4. pułku. 4. 12. pułk piechoty służył. Służył? Wszędzie. Wszędzie. Zależy od co pan pyta. Bo to wszędzie, gdzie pojedziemy. To znaczy bardziej, jak blisko był Napoleona, o tak zapytam. Daleko. Tak, daleko. Daleko. Bardziej po roboczy. No, jakby patrzysz na historię Księstwa Warszawskiego, no to jakby na początkach, no to pułk 12 był daleko. Ale z biegiem czasu, gdy Polacy już walczyli czy na terenie Rosji, czy już potem wycofywali się, jak już no, przegraliśmy kampanię w Rosji, straciliśmy księstwo i weszliśmy na teren Niemiec i tam walczyliśmy, no też byliśmy blisko. Już Napoleon w Polakach widział no, takich sojuszników, więc no, on już tak naprawdę adorował Polaków po to, żeby oni zostali przy nim, nie zostawili go. Jaką formację reprezentujecie, jeżeli mogę tak się odnieść? Bo... Ale tak na co dzień czy dzisiaj? Dzisiaj, no, to dzisiaj podczas jesteśmy tej... pod Rabieńcami Ruskami. A, pod Rabieńcami. A trąbka to łączność? Trąbka, Woltyżer. Wywiadowca, straż przednia, przenosili listy, kitrali dupę w krzakach. Listy, mało inteligentni. Dokładnie. Ale to oznaczenia księstwa, nie rosyjskie. Zazwyczaj robimy księstwo, 12 pułk. Jaka dzisiejsza atmosfera i inscenizacja? Jak samopoczucie? Wspaniale. No z tego co wiem, to też pan z chęcią użycza taki ten obiekt dla osób, które by chciały robić różnego rodzaju rekonstrukcje, niekoniecznie z okresu wojsk napoleońskich, ale też i różnych. I też pan z chęcią zaprasza takie osoby. Wszystko, co przynosi Polsce dobro i patriotyzm, z mojej strony jest wskazane i nakazane. I jak najbardziej użycie każdemu jednemu człowiekowi. Będzie głośno.